My nikogo nie prześladowaliśmy. Żyliśmy swoim życiem w pokoju. My się nie baliśmy spać pod pokojowym niebem. Putin, jedyna to prawidłowe słowa. Swietłana przyjechała z Ochtyrki. Jej wzburzenie jest w pełni zrozumiałe. Jej miejscowość Rosjanie zbombardowali. Każdego dnia bombardowali nasze rodzinne miasto. Domy, przedszkola, wszystko zbombardowane. Komu potrzebna ta wojna? Oczywiście, mocno przerażające. Od kilkunastu godzin Swietłana jest w Poznaniu. Przyszła na targi dowiedzieć się, gdzie może przenocować i znaleźć pracę. W swojej ojczyźnie była kierowniczką sklepu. My mieliśmy swoje domy, swoją ziemię, mieliśmy pracę. Teraz nie mamy pracy, nie mamy mieszkania, niczego. Takich osób jak pani Swietłana przychodzi na targi kilkadziesiąt w ciągu godziny. Dużo Ukraińców przychodzi bez mieszkania. Nie ma możliwości noclegu. Potrzebują walizek. Przychodzą bez potrzebnych ubrań. Mają tylko hrywny. Nie mają wymienionych pieniędzy. Im potrzebna jest choćby odzież czy mieszkanie. Ale Ukraińcy są bardzo wdzięczni Polakom za to, że dają swoje mieszkania. Wy dajecie pomoc humanitarną. Od dzisiaj ten najważniejszy dla Ukraińców punkt w Poznaniu nie mieści się w holu targów, a obok w hali numer 2. Skala, jaka była przyjęć uchodźców w punkcie recepcyjnym, spowodowała to, że wraz z grupą MTP myśleliśmy o nowym rozwiązaniu, o właśnie większych przestrzeniach. Chodzi też o położenie. Hala naprzeciw Dworca Zachodniego jest lepszą lokalizacją punktu dla uchodźców przyjeżdżających pociągami do Poznania. Jest to praktycznie odzwierciedlenie wszystkich usług i świadczeń pomocowych, które uchodźcy otrzymywali w holu wschodnim. Także jest sam punkt recepcyjny, jest miejsce do zakwaterowania, jest miejsce dla dzieci zorganizowane do zabawy, jest punkt medyczny, jest miejsce dla prawników, jest miejsce dla psychologów. Jest też miejsce noclegowe. Na razie niestety w południe wyglądało to tak. Ale wojewoda i wiceprezes targów zapewniali nas, że nowy punkt recepcyjny jest jeszcze organizowany. Kto chce zrobić szczepienie, wy możecie podchodzić do informacyjnych wikon. Dziś, kiedy otwierano halę numer 2, wiele osób nadal podchodziło do holu przed mostem dworcowym. Nie mam pojęcia. Nie, dezorientacja, tak? No, znaczy jest mocno dezorientacja. Znaczy jest tylko informacja o tym, że jest od wejścia południowego, więc mam nadzieję, że akurat tam też będzie. Przez krótki okres czasu dzisiaj te punkty działały dualnie, także no, będzie oczywiście będzie, tak jest, będą wolontariusze, którzy będą kierować też, oni już są tam tak naprawdę, natomiast część już, większa część jest tutaj. Nadal nie jest znana data otwarcia budynku Starego Dworca dla uchodźców, co jeszcze w zeszłym tygodniu obiecywał wojewoda. Trwają kontrole służb i działania PKP. Termin będzie zależał od tego, jak PKP Nieruchomości dokona wszelkich niezbędnych zaleceń. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo osób jest jakby tutaj kluczowe. Nie możemy wykorzystywać budynku, który nie będzie zweryfikowany, nie będzie dostosowany. W piątek rząd zapłacił władzom Poznania 180 000 złotych za pierwsze działania pomocowe. W Wielkopolsce może być już prawie 100 tysięcy uchodźców wojennych. Krzysztof Czub, Puls Dnia.